Troska o bezpieczeństwo to główna obawa rodziców, którzy nie chcą posłać swoich 6-letnich pociech do szkół. Tymczasem jest ona często całkowicie bezpodstawna. Kieleckie placówki samorządowe są doskonale przygotowane na przyjęcie najmłodszych uczniów. Dostosowano program zajęć wychowawczo-dydaktycznych, plany zajęć, ale również wyposażenie. W naszej szkole pomieszczenia zostały dostosowane, stołki, krzesła, tak samo materiały dydaktyczne i pomoce dydaktyczne, czyli zakup właśnie gier edukacyjno-planszowych. Oprócz tego jeszcze są właśnie zabawki, klocki, bajki, książki. I do tego wszystkiego mamy już również do dyspozycji właśnie ogród rekreacyjny, gdzie dzieci często właśnie bawią się w nim i korzystamy z placu zabaw. Lekcje tradycyjne odchodzą już do lamusa. Tutaj nie da się wtłoczyć dzieci w ławy szkolne. Tutaj trzeba pozwolić im wyjść poza szkołę i pokazywać świat. One w tej chwili częściej w ręku trzymają lupę, zaglądają do mikroskopu, aniżeli trzymają długopis. Na to przyjdzie jeszcze czas. Na razie wykorzystujemy tą naturalną potrzebę ruchu i organizujemy lekcje tak, że dzieci mogą eksperymentować, dotykać, wąchać, smakować, słowem poznawać świat. 6-latki bardzo dobrze adaptują się w nowym środowisku. Z powodzeniem uczestniczą w konkursach, potrafią czytać i coraz lepiej radzą sobie z pisaniem. W trosce o ich prawidłowy rozwój organizowane są zajęcia aktywizujące oraz integracyjne. Od września blisko 450 sześciolatków będzie kształcić się w zerówkach w oddziałach kieleckich szkół podstawowych. Ponad 130 trafi do klas pierwszych. To są informacje krzepiące, że rodzice rzeczywiście chcą, aby ich dzieci w wieku lat 6 były w szkole. Albo w klasie pierwszej, albo w zerówce, ale w szkole. To nam stwarza bardzo dobrą sytuację trzylatków. Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu wszystkie trzylatki będą mogły być w przedszkolach. Ostateczna liczba sześciolatków, które od września pójdą do szkoły, może się jednak jeszcze zmienić. Od 4 do 19 maja trwa bowiem nabór dla tych uczniów, którzy chcą wybrać inną placówkę niż ta obwodowa.